Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo, no, kiedy pan poseł, pan przewodniczący wchodził na tą trybunę, myślałem, że pan zechce przeprosić za głosowanie swoich kolegów w Parlamencie Europejskim za rezolucją, która uderza w Polskę. Myślałem, że może, jeżeli nie przeprosić, to przynajmniej pan przewodniczący zechce wytłumaczyć Wysokiej Izbie, dlaczego głosujemy dzisiaj, a nie wczoraj w tej sprawie, w sprawie tej ważnej ustawy, jak pan sam mówił, w sprawie pomocy uchodźcom. Otóż może nie wszyscy to wiedzą, wczoraj senatorowie Platformy zapomnieli złożyć tej poprawki, dlatego odegrali cały cyrk i było trzeba od początku zaczynać wieczorem pracę w Senacie. Także no, serdeczne gratulacje. A jeżeli chodzi o tą sprawę, no to pan chyba ma świadomość tego, że mówi tu kompletne nieprawdy. By nie powiedzieć dużo ostrzej. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na trzy sprawy. Nie jest prawdą to, co pan powiedział, że to ma zagwarantować jakąś bezkarność i tak dalej. No, zastanówmy się i zobaczmy i spójrzmy do przepisów tej ustawy, żeby w ogóle można było z tego skorzystać. To nie tylko musi obowiązywać dalej ta sytuacja tragiczna, wojenna na Ukrainie, ale musi być spełniona przynajmniej jedna z trzech podstawowych przesłanek. Trzeba się kierować i ratować życie bądź zdrowie wielu osób. Albo trzeba chronić bezpieczeństwo publiczne, albo dobra kultury o szczególnym znaczeniu. Ale teraz dalej. Nie jest tak, że każda z tych spraw uregulowanych w artykule 231, bo pan się zwraca zwłaszcza o funkcjonariuszach publicznych, ma być wyłączona z orzekania. No nie, ponieważ tak jak już to mówiłem, paragraf drugi nie dotyczy tego, a więc przywłaszczenie korzyści osobistej bądź majątkowej jest z tego wyłączone. I to także trzeba Wysoka Izbo powiedzieć. A teraz sprawa najważniejsza. Po co tak naprawdę zostało to wprowadzone? Mówiłem, kiedy byliśmy przy pierwszym czytaniu, o tym, że tam jest zapisane, że to dotyczy w szczególności pracowników samorządowych powołanych na podstawie wyboru. Wówczas państwo mówiliście, że to przecież są jakieś bajki. Ale tego samego dnia sąd w Wielkopolsce skazał, i to kogo? Nie ministra, nie żadnego z posłów, tylko wójta. Wójta gminy Wapno za to, że działając w dobrej wierze, bez wątpienia, kierując się wytycznymi, oddaje do Poczty Polskiej sprawę, przekazuje dane, które mają pomóc w zorganizowaniu wyborów i zapewnić ciągłości konstytucyjnej. Tak, tak, tak. I to jest sytuacja, w której to nie ten wójt i nie ci wszyscy samorządowcy, którzy postąpili w ten sposób, powinni być dzisiaj karani, gdyby w Polsce faktycznie obowiązywała konstytucja i w sądach. I to jest, Wysoka Izbo, prawda. Was to oczywiście nie interesuje, bo was to nie będzie dotyczyć, bo wasza praca to tutaj wyjść, wystąpić z taką oracją, później pójść do zaprzyjaźnionej telewizji, na koniec dnia wysłać tweeta. Ale mam do was pytanie takie i z tym pytaniem każdy z głosujących musi się zmierzyć. Jakie da zalecenie swojemu wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi w takiej sytuacji, w której zostanie zobowiązany, a ten artykuł nie będzie obowiązywał? Co będzie miał zrobić? Będziecie zalecali bezczynność wówczas, czy będziecie zalecali to, by groziła mu może taka odpowiedzialność przy tak działających sądach? Także, Wysoka Izbo, radziłbym i naprawdę apelowałbym o to, by nie powielać tutaj absurdalnych tez i byśmy tą ustawę mogli przyjąć w dużo lepszej atmosferze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o